Witam, dzisiaj zagramy w Denny Teletur. Mogę przyjść? Ale przeczytaj to normalnie! No właśnie. Witam, dzisiaj zagramy w najlepszy muzyczny teleturniej. Dziś są z nami, proszę Państwa, Damian Nojek. Bartosz Podsiady, Bartosz. Aaaa! Siema, Witowski, bardzo serdecznie! Dzisiaj mamy fajny teleturniej, a nie żaden denny. I mamy najlepszego problemu. Dobra, nie, ten problem. Mogę przyjść? Nie zdążysz nic nie dawaj, iść. Dawaj, no mów ładnie. Nie za to ci płacę. Ale nie płacisz mi. No, to czas omówić zasady. Uczestnicy trzymają ręce na stole. Kto pierwszy naciśnie różowy przycisk, ten ma głos. Jak nie trafi, druga osoba go dostaje. I oczywiście punkty są dzielone? Nie. Zmieniane na pieniądze. Jeden punkt, jedna złotówka. Poprawna odpowiedź za pierwszym razem równa się ile? To było 30 zł? Tak. Za pierwszym razem 30 punktów, czyli 30 zł. Za drugim razem 20, za trzecim razem 10, więc... I po to potrzebowaliście prowadzącego? Jezu, ile spać. Dobra, także zaczynamy naszą zabawę, ponieważ to jest bieda version, bo jesteśmy walonymi biedakami, no to mamy takie śmieszne przyciski. Nie otworzysz go teraz. Otworzę. Oh man! No właśnie, ja tak samo miałem. Ej, nie, zepsułem przycisk. No i co teraz, nie pogramy sobie. Ej, no. Jaki bezsens. Ej, nie, na masakra, stary. Dobra, to mój przycisk jest upośledzony. On jest ciągle wciśnięty, czyli z każdym razem... No nie! Teraz mam obojętnie przyciski teraz. Dobra, a będzie można zrobić ewentualnie takie kombo, że na przykład wywalę ci ręce i wezmę dwa pierdzielne? No, słyszałeś zasady przecież, nie? No, słyszałem. Dobra, dlatego lecimy. Przyda się hajsik jakiś na zakupki, jakieś skromne, dlatego trzeba to wygrać, słuchajcie. Trzeba to wygrać, lecimy z tego. Ja nie mogę przegrać, ponieważ się zajmuję rapsikami na co dzień, tak jak przegram, to będzie wstyd, więc... No będzie żenada. Nie, będę ci musiał wtedy znokautować i wykasować nagranie, więc tak tego nie będzie na YouTubie. Dobra, lecimy. Pierwszy numer. Powiedz mi tylko tytuł i autora, żebym mógł od razu... Nie wiesz? Ty jesteś walnięty, przecież ja nawet się nie skupiłem na tym. No ale... To jest Days, moi zdrajcy. Serio? A nie, nie, to jest serio? No... Serio? Nie! No, no ty jesteś walnięty, ej, to, ta gra jest bez sensu. Dobra, ja w to nie gram, pierdziele. Dobra, jestem w plecy, jestem zdecydowanie w plecy, dlatego teraz się odrabiam. Teraz się zdecydowanie odrabiam. No na razie przegrywasz, jest 1-0 dla mnie, nie? I co się chwalisz w tym momencie? Dobra, nagramy, gramy dalej. Oh man, ale mnie łapa boli. To jest Kizo. No ja właśnie tak myślałem, że Kizo, ale nie wiedziałem. Z facem, Lucky Punch. Jest słońce to cabrio, od knajpy do sklepu to cardio. Przez włochy chcesz migać Italio, grafik zachciany na par. Co? Łatwe. To było bardzo łatwe, dlatego coś mi się wydaje, że teraz to oznacza twoją porażkę w tym momencie i bardzo... To jest nie fair. Ja się tego nie mam. Szybka gierka, to będzie szybka gierka. Dobra, no zobaczymy, no zobaczymy. Dawałeś pieniążki do puli, dawałeś pieniążki? Tak. No bardzo dobrze, bo zrobię się ukradnę. Dobra, lecimy. Co? Ej, to nie. Już tyle? Dobra, no nie, no ja wiem co to jest. No, ja nie wiem. Mam mówić? No to jak nie, wiesz, dobra, to ten. Nie, ja czekam aż ty powiesz, nie będę, jak nie powiesz tego, to się pogniewamy i nie jesteśmy... Co? No nie jesteśmy przyjaciółmi wtedy i wtedy już co więcej filmu nie nagrywam. Ojejku. A ty wiesz Gris, co to jest? Nie no dobra, puszczaj mu jeszcze raz, on to ma zgadnąć, bo inaczej się nie przyjaźnimy, to już jest koniec wtedy. Dawaj. To jest coś twojego. To jest coś twojego. Co ty nie powiesz? No, słyszę twój głos, ale jeszcze nie... Dobra, mogę jeszcze raz? Jeszcze jeden? Ale ty już jest wtedy za ten, za 10 punktów. No dobra, ale ja to zgadnę, tylko ale może nie, dobra, ja się obrażam w tym momencie, już mam go gdzieś. No bo nie, no bo ja się skupiłem na tym, jak my rozmawiamy, a nie na piosence, no. Nie no, dobra, dawaj. Ostatni raz. Dobra, wiem. Nie chcę być sam i utwór autorstwa pana Bartka. Dobra, Bartka, jednak się dalej przyjaźnimy. Nie chciałem tego zgadywać, bo chciałem zobaczyć, czy jest prawdziwym przyjacielem, czy tylko śmietnikiem zwykłym. Ej, ale w ogóle, co fajnego, to ta piosenka jest na Spotify'u, nie? No jest na Spotify, o właśnie, zapraszam wszystkich na Spotify'a bardzo serdecznie. Tajdale, na Tajdalu też chyba, na wszystkich streamingach. Dlatego możecie słuchać oczywiście, możecie słuchać. Lecimy dalej, ale ci ładnie punkciki oddałem, co? O. No. Dobra, lecimy.
to teraz zbliżamy się do półfinału, tak. Tak się prezentuje tablica wyników. Tak? Słuchajcie, w tym momencie przechodzimy do półfinału. No i jesteś na prowadzeniu. Jesteś na prowadzeniu, ponieważ pan Damianek ma 40 punktów, ja mam 30, a każdy punkt to jest jedna złotówka, czyli masz o 10 złotych więcej, a tylko wygrany zgarnia nagrodę, przypominam. Dlatego no, musimy przejść teraz do... No widzisz, miażdżę cię na kaskach. Nie, dobra, ja się teraz odpalam, ja mu nie daję forów, mam cię gdzieś już w tym momencie. Półfinał, czwarta nutka, poprosimy! Maestro! Co to jest? Co to było? Ale to jest creepy, też masz takie coś, że jak tak, słyszysz te nuty? Ja na przykład nie wiem, dla mnie to jest takie creepy, nie? Jak ja słyszę te nuty, to mam takie... O, co to jest za język? Czy oni po łacinie jakieś nawijają? Masakra totalna. Dobra, ja będę strzelał. I wydaje mi się, że to był też mój numer jakiś, ale nie, czekaj, to nie był ninja. Ja nie wiem, ja kompletnie nie wiem, co ja mam zrobić tak naprawdę. To był chleb, to był chleb 2, na stówę. Nie? Co ty gadasz? Ale w sumie głos jest podobny do twojego. No i teraz mi podkradniesz, ty warchlaku. No ty nie odpowiedziałeś, ja bym powiedział, że nie wiem, outsider? Nie wiem, nie mam kompletnie pojęcia. Dobra, pójdź jeszcze raz. Nie, no ja wiem, jak nic, to jest nowy rozdział. Nowy rozdział w twoim fonie. Lepiej sprawdzaj, nowo wielkie rzeczy zrobię. Serio? Tak to się robi w XXI wieku. Ale ładny, nie no. Ja w ogóle tego bym nie rozpoznał, nie mam opcji. Od tyłu nie ma żadnej opcji, ja tego w ogóle. Ale się cieszę, czyli teraz mam chyba 50 punkcików? O ile się nie mylę. Tak, 50 punkcików, czyli mam 50 ziko i mam 10 ziko więcej od ciebie. To jest... Bierze mi palca do uga, nie może. Poprosimy następny numer. Co? Jak ty możesz po tym wiedzieć, co to jest? Przecież to w ogóle nie brzmi jak nic. Kurczę, ja wiem, kogo to jest, ale nie potrafię sobie przypomnieć tytułu. I nie no jestem ja to słyszałem tylko. Ja nie jestem 100% pewny, czy trafię, bo stwierdziłem, że chcę za 30 no. punkcików. I będę teraz strzelać tytuł, no. ale znam wykonawcę. No, dawaj. Wykonawcą jest Plan B, bynajmniej tak strzelam, i Hollywood. Nie! Jejku! Ale ulga. Ja nie wiem, kto to może być. Ja strzelam. Dobra, będę strzelał, też będę strzelał, za 30, żeby było. To jest kartki. Nie, no dobra. Lecimy dalej. Nie, no to... No to jest na 100% Plan B. No, nie no, w sumie... Nie, Plan B na 100%, ale... kurczę, znam to, ale nie mogę sobie przypomnieć. Ja w ogóle nie wiem, co to... Mi to nie brzmi jak naprawdę żadna nuta totalnie. Nie potrafię sobie w głowie skojarzyć tego z żadnym w ogóle dźwiękiem. Żadną melodią. Kurczę. To jest dziwne, bo to jak od tyłu to jest, to brzmi tak inaczej po prostu. Ja to naprawdę wszystko. I tak. Dobra, to co, strzelamy po te 20 ja może? Nie wiem, co ja mam strzelić, stary. To mi nie przypomina żadnych nut od Plan B. A mimo, że głos jest trochę podobny rzeczywiście. Ja strzelam wtedy, że to jest Złoty Chłopak od niego. W ogóle, na pewno nie. Nie? Nie ma bata. No nie wiem, ja nie potrafię sobie złapać. Ale znam to. Ale na początku powiedzieć Hollywood, nie? Mhm. A to rzeczywiście brzmi trochę jak Hollywood. No, znaczy, kurczę, ja czuję, że to jest jakaś nuta od niego, którą słucham nieraz. Ja to wiem, bo ja to słyszę, ale nie pamiętam tytułu. Nie, no ja nie wiem, ja się poddaję. Nie mam bata, nie zgadnę. Znasz to, na 100%, znasz to. Skąd ty wiem, możesz wiedzieć, że no, ja to znam? No bo ja słucham tego nieraz na głośnikach, na pewno. Ale... No tak. Ej, dobra, będę strzelał. Walę w przycisk dzwona, dymdnąłem, tak jak wy musicie w tym momencie dymnąć dzwona i zgaduję, że to jest ta akcja z Pepsi, co miał Plan B. Tylko, że nie wiem, jaki to był tytuł, nie pamiętam. To był chyba... Tam był Plan B, Kali, taka laska. Nie pamiętam tego, ale to było tam, gdzie wy? Z pasją patrzę w niebo, czekam, aż czasy się zmienią. Świat ma czas na
Widzisz? Mastermind, człowieku! Tak to się robi w tych czasach. Wiecie, co to oznacza? To oznacza totalny knockout. To oznacza totalny knockout. Jesteś tak miażdżony. Ja nie mogę, jak łatwo. Dobra, teraz przechodzimy do już w tym momencie 6 numeru. Więc grubo, naprawdę grubo. I to tak szybko minęło. Normalnie masakra. Lecimy, lecimy z tym. I teraz... Ej, nie! 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 Nie gadaj! Czekałem, ja sobie jaja zrobiłem tylko! No ja sobie, też sobie jaja zrobiłem, nie, czekałem. Nie, to jest tak łatwe! Pan Paweł Palion... Palionowy, robię hajs. Nie! Robię hajs, a ty mówisz złote oczy, wiem co lubisz. Nie! Dlaczego? To było tak łatwe! O, nie! Ale zrobiłem cię. Ale jestem załamany. Przykantowałem cię trochę. Ale wiesz, dlaczego to jest najgorsze dla mnie? Dlatego, że ja specjalnie się na niego popatrzyłem dla beki, bo myślałem, że on nie wie, co to jest, a doskonale wiedziałem. Ja też doskonale wiedziałem i to co, o tym co ja pomyślałem. Dopiero jak ty tak rękę dawałeś, żeby to kliknąć, nie? To w tym momencie takie... Nie. Ale nie zdążyłem. Najgorzej. No dobra, no, to zgadłeś sobie. Słuchajcie. W tym momencie przechodzimy już do dwóch ostatnich piosenek. A wiesz co to oznacza? To oznacza twoją przegraną za jedną. Nie, to nie oznacza mojej przegranej, bo ale... ja mam game plan na to wszystko. Dobra, ale chciałbym wiedzieć przede wszystkim, ile mają punktów, żeby wiedzieć, czy na pewno wygrywam, czy jest tak dobrze, ale na stówę wygrywam, dlatego panie sędzio, poprosimy tablicę z punktami i chcę się dowiedzieć tutaj, ile punkcików mamy. A więc tak prezentuje się tablica wyników. Mogę już iść? Słuchajcie, ponieważ wygrywam 80-50, to jedyna opcja, żeby Damian to wygrał, to musiałby teraz kolejną nutkę za pierwszym razem zgadnąć za 30 punktów. Ja mam game plan na to, spokojnie. Wyrównałbyś wtedy do 80 i musiałbyś kolejną nutę wygrać. To jest nie, nie, on tego nie zrobi, słuchajcie, nie wierzę w niego totalnie. Zresztą to jest smutne, ale no to na prawdziwe. Więc no nie widzę totalnie tej szans dla Damiana, już to wygrałem według dobrze, mnie. Dobrze, no uderzamy, 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 gramy, 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 gramy. Mhm. Nie! Akurat chyba się skapłem, co to jest. Ale... spoglądając cały czas na ciebie, żeby sobie najwięcej... Dobra, jak nie zgadniesz, to ja najwięcej złapać. Jak nie zgadniesz, to ja. Jest to na pewno Sarius i to jest... Na pewno to był Sarius. I strzelę, że jest to coś, wiesz, takiego... Nie, nie wiem, czy dobrze strzelę. Przypuszczam, że może to być Viking. Nie! Nie, dlaczego? Nie! Jak to się stało? To jest najgorszy, to jest moje życie właśnie, za każdym razem tak mam. Ja nie mogę, za każdym razem... Ja mam game plan na ciebie teraz. Za każdym razem już jestem tutaj, nie, już, nie, dobra, nie, szkoda szczępić ryja, mam to gdzieś. Ja ciebie robię teraz, na tej ostatniej piosence. Ostatnia nuta, jaki no, bezsens. Walczymy o punkty, mamy remis. Uczestnicy mają remis, zbliżamy się do finałowej rundy, dziękuję. Pracować z tobą. Daj, słuchajcie, przed nami już totalny finał, ponieważ jest remis, no to jeszcze ma sens ta rozgrywka, co jest najgorsze, ale teraz go zmiotę, nie martwcie się moi kochani widzowie, teraz go zmiotę i to już będzie pozamiatane, teraz za 30 punktów to wale, wiesz o co chodzi, będzie nutka, tak. Wiesz jak to będzie wyglądało, ci zaprezentuję, będzie nutka i tylko będzie pip, a ja zrobię tak, od razu, rozumiesz o co chodzi, nie? I mówię no, tytuł, tak to będzie wyglądało w tym momencie. Dobrze, to już dłoń przygotuję tutaj. No ja, nie, nie można, no, trzeba mieć na stoliku. Żartuję. Grzecznie rączki tutaj mają być tutaj pokazane i możemy chyba lecieć z ostatnim numerem, co? Ale się ja znam chyba artystę. No możliwe, że też, ale musimy znać i artystę i tytuł. No właśnie, i tu z tytułem jest największy problem, tak mi się wydaje. Bo za dużo osób ta piosenka wypuściła. Ja się boję, że ty zaraz zrobisz coś takiego, że sobie tutaj ze mną gadasz, a nagle i powiesz ten tytuł, to jest najgorsze po prostu. Nie wiem, ty wiesz, bo ja nie wiem. Dobra, jeszcze raz pójdźmy, jeszcze tak? Raz? Jeszcze raz, no. Czyli was... No nie, no ja wiem kto to jest, na stówę wiem kto to jest. Teraz dopiero wiesz? No wiem, nie, ja, ale teraz wiem na stówę. Wiesz no, co, to ja już wtedy wiedziałem na stówkę. Dobra, nie chwal się. Tytuł... Ale nie mogę... No właśnie, tytuł strzeliłbym. Po prostu bym strzelił, ale wiem, że mogę nie trafić, a nie chcę ci oddać wygranej walkoverem po prostu, tak to nazwijmy, nie? Nie chcę tracić prawa głosem, więc tylko patrzę na twoje dłonie, kiedy będziesz się uderzać. Ciągle patrzę mi na dłonie, dobra. Ostatni lecimy, powtórzenie i potem już trzeba zgadnąć, tak? Tak. Dobra, no, to lecimy. Mam stres, jak mi serce wali. Ja nie wiem co odpowiedzieć, naprawdę.
Ja mam dwa typy. Mam dwa typy. I obydwa chyba są na ficie. No. Trochę ci ułatwiłem życie, ale... Kurczę, no nie wiem, nie wiem. Bo jeżeli ja teraz to walnę i źle odpowiem, no to tak naprawdę tracę szansę na odpowiedź i ty musisz odpowiedzieć. Ja wtedy... właśnie tak myślę, czy by nie oddać tobie strzała, żebyś ty odpowiedział i zaryzykować. Ej, to jest skomplikowana gra, ja nie chcę już więcej, bo się stresuję za bardzo, jak w to gram. To jest najgorsze, nie wiem, ja nie wiem. Ja nie wiem, nie zgadnę tytułu raczej. Ale dobra, chodź, powiedzmy na 3-4 artystę, co ty na to? Dobra, no. Kto może niech Kuba odliczy, 3-4 i artystę walimy. 3, 2, 1, Tymek. No dobra, to jest Tymek, dobra. No to wiem, no dobra. Tylko trzeba zgadnąć nutkę. Czy możemy jakieś koło ratunkowe, telefon stres. Do przyjaciela? Mamy coś takiego, nie mamy. Masakra, stary, nie wiem, ja już jestem cały tutaj sposobny, nie? Ja nie wiem w co dożyć, naprawdę. Ja też nie wiem. Nie możemy jeszcze raz tego puścić, nie? No już 3 razy było puszczane. Dobra, no to musimy po kolei. Dobra, strzelać. No to strzelaj pierwszy, po prostu daję ci ten. Masz, uderzę pierwszy, liczę, że po prostu nie trafisz i ja po prostu będę miał jedną piosenkę mniej. Czekaj, to nie jest... Nie, no nie, naprawdę nie wiem. To jest, nic mi nie pasuje. Każdy tytuł, który sobie wymieniam w głowie, to mi do tego nie pasuje. Weź ty pierwszy. Nie, no ty pierwszy. Ty pierwszy. Ty pierwszy. Ty pierwszy. Kto ma być pierwszy? Kto ma odpowiedzieć pierwszy? Ja mam odpowiedzieć pierwszy. No. Kurczę. No. A co jakbym odpowiedział dobrze teraz? To masz knockout. To masz lewego sierpa mojego. Jak ci się uda. Ale właśnie wolę, wiecie, to jest taka taktyka, ty odpowiesz źle i już mam jedną wyeliminowane z głowy i o jeden proces... Jedna mniej, no ja właśnie tak samo myślałem, żeby tak zrobić, ale no... Dobra, ja przypuszczam, że to będzie język ciała. Strzelam, po prostu strzelam, mam jeszcze drugą nutę... Nie, to nie jest język ciała! Nie? Ej, ale dobra, czyli jak ja teraz źle odpowiem, no to przechodzi na ciebie znowu i o tak, tak w kółko. No, ja szczerze ci powiem, że miałem jeszcze drugi typ. I się boję, że teraz go powiesz, nie? Anioły i demony. Nocą tańczą demony, całując się w agonii, patrzą na mnie jak na zdobycz. No. Tak? Jest! Czemu tego nie powiesz? Tak to się robi! Ale łatwo! Ej, dobra, to gdzie są moje pieniądze? Przelewem dojdą. A, dobra. Ja nie mogę, ale stres. Przede wszystkim chcę wszystkim podziękować za wsparcie, wszystkim na widowni, mamo, tato. Ale wiesz, co jest najgorsze? Że miałem właśnie język ciała i anioły i demony. Serio? Tak. I wiedziałem, że jedno albo drugie jest na ficie, tylko nie wiedziałem, które. Ale z tym, ja ci powiedziałem, że to jest piosenka na ficie. O, ale ten turniej był przerąbany dlatego, że w sumie tylko 10 punktów różnicy i to jeszcze w taki sposób. Mhm. Nie wiem, to emocje niesamowite. Dziękuję wam bardzo, słuchajcie, za oglądanie. Zachęcam, żeby stawić łapę w górę, subskrypcję, wbijać na streamingi, słuchać nutek, słuchajcie oczywiście, Instagramy. Myślcie dobrze, pa pa!